Kolejne ekologiczne samochody z napędem hybrydowym trafiły do floty Dolnośląskiej Policji. 36 oznakowanych samochodów wykorzystywanych będzie przez funkcjonariuszy pełniących funkcję na terenie miast i powiatów Dolnego Śląska. Radiowozy są potrzebne, to wszyscy mamy świadomość, zwłaszcza jeżeli mają być używane przeciwko przestępcom, którzy poruszają się bardzo szybko, to musi być dobry samochód. Dla nas to oznacza przede wszystkim poprawę jakości służby naszych policjantów, poprawę jej efektywności, poprawę warunków pracy policjantów, ale też i to się przełoży zdecydowanie na to, że będziemy mogli szybciej i skutecznie reagować na to, z czego oczekują od nas obywatele, na interwencje, na wezwania, na zagrożenia, z którymi mamy do czynienia w poszczególnych powiatach. Te nowoczesne i ekologiczne pojazdy będą wspierać codzienną pracę funkcjonariuszy, zwłaszcza podczas patroli terenów zielonych, okolic zbiorników wodnych oraz lasów w regionie Dolnego Śląska. Docelowo ma być 49 nowych radiowozów, dzisiaj przekazywaliśmy 36. Na pewno trzeba by było więcej tych samochodów, ale byłoby ich dużo mniej, gdyby nie zaangażowanie funduszu i nie zaangażowanie samorządów, które czują, że bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem i bardzo za to samorządowcom dziękuję. Projekt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, lokalnych samorządów i innych podmiotów zewnętrznych oraz w 30% z budżetu Policji. Dla mnie to jest o tyle istotne, ponieważ pokazuje dwa aspekty. Z jednej strony tą dobrą współpracę na szczeblu regionalnym, czyli że jesteśmy w stanie wytwarzać takie koncepcje, takie projekty, które faktycznie później urzeczywistniają się bardzo dobrymi efektami. Ten drugi, chyba ważniejszy dla mnie aspekt, to jest właśnie budowanie tej świadomości społecznej. To, że te samochody poruszać będą się po całym województwie dolnośląskim, daje mi tą gwarancję, że te dobre praktyki, te dobre kierunki będą dystrybuowane na terenie całego Dolnego Śląska. Zgodnie z umową pierwsze 36 pojazdów już trafiło na ulice dolnośląskich miast. Kolejne 12 samochodów zostanie przekazanych do końca roku. Bardzo cieszę, że ta współpraca właśnie spowodowała, iż na nasze ulice wyjadą nowe pojazdy, policjanci zyskają nowy sprzęt, który pozwoli im w komfortowych i bezpiecznych warunkach patrolować nasze ulice, a to oczywiście przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa Dolnoślązaków. Zakup pojazdów przekracza ponad 7 milionów złotych. Jak zastanawiamy się, co jest warte każdych pieniędzy, to może zdrowie i bezpieczeństwo. I to są te rzeczy, na których oszczędzać nie powinniśmy i mam nadzieję, że nowe założenia budżetowe też będą sprzyjały rozwojowi Policji. Ewa Miedzwiecka, Echo 24.